chciałam zapytać Cię o opinię, Piotrze. Oczywiście, Agata, Ty też możesz się wypowiedzieć, jeżeli słyszałaś utwór The Right, który będzie nas reprezentował na Eurowizji. Jak on Wam się podoba? I tu Cię zaskoczę, nie ponieważ... Słyszałeś. Nie. Słyszałam. Ja słyszałem fragment, ale to nie ma żadnego znaczenia, ponieważ ja mam taką zasadę, że w ogóle nie oceniam koleżanek i kolegów z branży, ponieważ każdy robi to, co lubi, umie, na to, co akurat w danej chwili może zrobić i kompletnie nie oceniam, czy jakaś piosenka jest dobra, czy zła, mówię publicznie. Mogę sobie coś tam pomyśleć, natomiast nie wypowiadam się na takie tematy, ponieważ uważam, że to jest bardzo niesprawiedliwe, bo każdy, tak jak mówię, nie znamy, każdy ma w głowie i w duszy coś innego mu gra i niech każdy sobie robi to, co chce, więc zakładamy, kompletnie... że Rafał jest z tej piosenki zadowolony. Nie wiem, być może, więc... Oby tak było. Ja wszystkim życzę jak najlepiej i dlatego bez sensu, żebym się wypowiadał na tematy innych piosenek. Skoro i tak wiadomo, że Piotra są najpiękniejsze. No wiadomo. To oczywiście, że bardzo dziękuję, żart. Bardzo żart. Znaczy, no nie żart, żart nie żart. Natomiast ja w ogóle już z tematem Eurowizji sobie dałem spokój już dawno temu. Kiedy jeszcze byłem na Eurowizji Dziecięcej w towarzystwie Oliwii Wieczorek w 2016 roku, zobaczyłem sobie ten konkurs od podszewki i tak naprawdę no ja na pewno raczej bym nie startował. Więc jakby temat jest mi kompletnie obojętny i tak jak mówię, obojętnie kto będzie nas reprezentował, życzę naprawdę powodzenia i trzymam kciuki.